Czasami jestem tak zmęczony, że naprawdę nie jestem jak tafla z lotosem. Po prostu padam na twarz, odechciewa mi się uczyć samemu. Chciałbym cofnąć się w czasie i móc trafić do takich miejsc jak teraz. Jesteśmy w muzeum, wchodzimy za chwilę obejrzeć Future World i może jeszcze wystawę NASA. Chciałbym móc trafić, jak byłem młody, do takich miejsc, w których ktoś by mnie złapał za rękę i mnie nauczył. Nawet dzisiaj jestem zmęczony tym, że muszę sam się uczyć cały czas. To mnie męczy. Cały czas muszę wymyślać sam. Pod tym kątem rozwój osobisty, w chwili kiedy pracujesz nad nim samemu, jest strasznie męczący i zabiera czas, pieniądze, energię. Z tej perspektywy najprostsze studia będą zawsze lepsze. Wchodzisz, po prostu masz zbani. W Polsce jeszcze za nie nie płacisz. No w Stanach płacisz kupę siana, na świecie też, ale nic nie musisz robić. Przychodzi profesor jeden, drugi, kładzie ci stertę książek, mówi to przeczytaj, to przerób. Dziękuję. Okej, można narzekać, że ta wiedza jest przeterminowana, że jest zawężona i tak dalej, ale ktoś ci wszystko układa. Czasami naprawdę jestem zmęczony tym, że ja muszę sobie ułożyć plan, muszę znaleźć do tego materiał, ludzi, książki, znaleźć miejsca na świecie, pojechać, za każdą zapłacić, regularnie uczyć się tego samego z 5-6 różnych perspektyw. W chwili, kiedy trafił na miejsce takie jak to, po prostu wchodzę, ktoś mówi, sprawdziłem, zapłaciłem koszt frycowy, zapłaciłem to, żeby przetestować, masz kwintesencję. To by było piękne. Ale z drugiej strony odkrywanie samemu wszystkiego też jest fajne.